Dzień dobry, moje kochane mordy. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Bar Gwiazd, kanale, na którym pijemy odpowiedzialnie, na którym propagujemy generalnie takie odpowiedzialne podejście do alkoholu i do spożycia koktajli, tudzież czegokolwiek innego. Standardowo poproszę Was o subskrypcję, poproszę Was o kliknięcie łapki w górę pod tym filmem, poproszę Was również o to, żebyście sobie za pomocą dzwoneczka włączyli powiadomienia o nowych filmach na naszym kanale. No i co? I wyjawię Wam, że w dzisiejszym odcinku naszym gościem będzie pan Piotr Kupicha. Cześć Piotrze. Dzień dobry. Tomek. Piotr. Ja tu podobno jestem barmanem w tym barze gwiazd. Czy ty kojarzysz jakby co my tu robimy? Porozmawiamy sobie. Mam takie wrażenie, że to będzie w ogóle taka całkiem fajna, miła, bardzo męska rozmowa. I na podstawie tej rozmowy przygotuję koktajl, który ma smakować dokładnie tak jak ty. Dobrze. Który sobie wypijesz, ocenisz dobrze. W sensie nie ocenisz dobrze. Dobrze. Dziękuję. Proszę. Bardzo się cieszę, że już ustaliliśmy. Już mamy to ustalone. Słuchaj, ja gdzieś tam w tak zwanym międzyczasie, jak się dowiedziałem, że odwiedzisz nasz bar, to dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy o tobie. Bardzo ciekawych też z mojej perspektywy, bo okazuje się, że my mamy bardzo podobne zainteresowania. W sensie, lubimy scenę. O. Ja trochę inną niż ty, bo to dużo się mówi, że bar pochwal jest się, sceną. Pochwal się, bo aha, mówisz tak, o takim nasi środowisku. Goście mają tak czasami, że mówią, że to jest w ogóle jak scena w teatrze i tak dalej, ale to mniejsza z tym, bo ty na scenie, poprawnie jeżeli się mylę, jesteś już prawie 20 lat? Tak, na scenie od Super Jedynki w Opolu w 2001 roku zdobyliśmy zespołem Sami, to jest teraz tak 20 lat, równiutko. Fajnie? Na scenie. Fajnie, tak, tak. Ja dwóch dych jeszcze na scenie nie mam, w sensie na tej scenie barowej, jeszcze. Ale to ciekawe, co powiedziałeś. Rzeczywiście, to też jest jakaś taka forma, gdzie możesz przyciągać sobą uwagę, że ktoś przychodzi do baru, ktoś siada, może przyjść jakaś piękna kobieta, może przyjść kobieta. Może przyjść jacyś mężczyźni i tak dalej i sobie przychodzą, coś zamawiają i ty musisz reagować w taki sposób, żeby zachęcić albo ewentualnie wzbudzić takie ich zainteresowanie, ale też jakiś taki rodzaj szacunku, prawda? Bo to nie może być tak, że ci na łeb wejdą od razu, tak jak na scenę, na przykład jak gramy imprezę firmową dla pralek i wchodzi prezes, ma taką, wiesz co to jest keta? Po śląsku łańcuch. Ma taki ruby to wiesz co to jest, ruby łańcuch. Gruby to jest ruby? Tak jest, dokładnie. Ma taki, trochę ma, taki, ma, tak, ma taką rubą ketę, czyli taki gruby łańcuch, on wchodzi na scenę i zdejmuje ten łańcuch, wiesza mi, no bo przecież on płaci za imprezę, czyli on może, tak? I dlatego rzeczywiście to ty masz swoją scenę, ja mam swoją scenę. Taka mała anegdota z białych obrusów. Tatry podobno lubisz bardzo. Tak. Ja Tatry schodziłem całe. Byłem na kursie taternickim, to w Morskim Oku spaliśmy, żeby mieć jak najbliżej do grani. Jest tam parę blisko tych grani, ale i tak trzeba około godzinkę 40 na jakiegoś mnicha, czy gdzieś chodzić, czy na jakieś mingusze. Coś tam kojarzy też. Także rzeczywiście te góry gdzieś są bliskie mojemu sercu. Dają fajnego kopa i fajną wyobraźnię. To jest tak, że za barem trzeba mieć wyobraźnię, co klient oczekuje. Ja na scenie muszę mieć wyobraźnię, co klient oczekuje i w jaki sposób pokazać mu to, co mi w duszy gra. I podobnie jest też z tą wyobraźnią w górach. Te góry teraz, też powodują pewien rodzaj wyobraźni. To teraz w ogóle chciałbym zestawić jedną rzecz, bo masz na przykład tak, że jak idziesz po szlaku, to sobie wymyślasz rzeczy związane ze swoim życiem zawodowym, w sensie jesteś jednocześnie taki trochę oderwany od wszystkiego, no bo wiadomo, że ja mam takie wrażenie, że w górach z głowy schodzi bardzo dużo rzeczy, jest trochę bardziej trzeźwe spojrzenie. Znaczy w górach jest stara zasada, jak wchodzisz w góry, na przykład byłem też, mam takie dosyć, bym powiedział, wielki cudzysłów to mówię, ale chcę to powiedzieć, więc to Państwu powiem. Historyczne wejście na Mont Blanc, gdzie, nie wiem czy dobrze powiedziałem, jak się mówi po francusku Mont Blanc?
Mont Blanc. Mont Blanc. Czyli jak się wchodzi na Mont Blanc, na 4800 metrów ponad, to jest dlatego historyczne, bo wchodziłem z gitarą. Miałem na plecach gitarę akustyczną i to jest takie pierwsze wejście, gdzie u góry zagrałem piosenkę pod tytułem Zostań ze mną i to możecie to zobaczyć na YouTubie, wpiszcie Piotr Kupicha Mont Blanc, Mont Blanc, wpiszcie i zobaczcie, bo tam opisaliśmy tą całą drogę, jak się wchodzi na te 4800 ponad metrów. Próbowałem tam zagrać, nie da się tam grać, tym bardziej nie da się śpiewać. Próbowałem śpiewać, nie da się tam śpiewać, ale to słowa tego nie oddają, musicie to zobaczyć. Po mnie była ekipa z Francji, która helikopterem miała spuszczany kontrabas, więc oni się właściwie w ogóle nie liczą. To jest jak wyjście z tlenem na K2. Dokładnie. Ale to generalnie w ogóle zrobiłeś teraz dobry challenge, bo wychodzi na to, że my musimy, nie wiem, wyjść na Giewont i zrobić tam drina. Trochę też pytałem o to, czy tworzysz w górach, bo ja bardzo często miałem tak, że na przykład sobie planując jakieś karty, czy tworząc koktajle, to góry bardzo mi w tym pomagały, bo one faktycznie mnie resetują do takiego poziomu, że super mi się myśli. Nasz proces twórczy polega na tym, żeby sobie obciąć pasmo w głowie, czyli jak jest pasmo na zasadzie, że dostałeś pismo z urzędu skarbowego albo dostałeś 4 maile do zapłacenia rachunki, a nie masz na przykład za co zapłacić tych rachunków, to wtedy zaczynasz się zastanawiać. Więc te pasma masz takie, że one nie są do tworzenia. To jest trochę tak, jak się nawalicie po alkoholu i sobie poobcinacie. Się odpowiedzialnie wypijemy tak, kilka drinów. I sobie poobcinacie pewne pasma i wtedy zostaje na drugi dzień. Ja na przykład najlepiej piszę mi się na takim delikatnym kacu, bo wtedy mam właśnie poobcinane takie wszystkie wątpliwości w głowie. To wtedy po imprezie w ogóle tego nie mam. Wtedy jestem jak dziecko. Jestem po prostu taki czysty. I wtedy rzeczywiście fajnie mi się pisze. O kurde, wiem, że masz, ale teraz chciałbym zapytać, jak bardzo to działa, bo są też takie dni, kiedy no, nie można się odciąć od pasma jadąc w góry, nie można się odciąć od pasma wypijając sobie porcję dobrego alkoholu, no i jest dzień taki, że możesz wypić, nie wiem, Coca-Colę. Bardzo teraz jak taki jest taki bogaty. Jak jest taki dzień, że mogę wypić Coca-Colę, ja w ogóle takich rzeczy staram się... Wsiadasz na motor? Jak urodziła się moja córeczka, to już obiecałem, że właściwie na motorze nie będę jeździł, bo już trójka dzieci, już taka odpowiedzialność, a motocykl ma to do siebie, że masz motocykl bardzo mocny i masz tylko manetkę. Więc ile masz pod manetką, tyle odkręcasz. No i taka sytuacja też dotyczyła się mnie. Przeleciałeś się jakimś ślizgiem? Czy? No nie miałem nigdy wypadku, ale jeździłem bardzo, bardzo szybko, bo na to pozwalała po prostu moja kostka I nigdy nie miałeś wypadku. Moja kostka w grze zawsze miała szóstkę, więc moja manetka również zawsze miała szóstkę, więc odkręcałem, bo po prostu no, to jest taka swoboda, taka wolność na motocyklu. Ale stwierdziłem w pewnym momencie, że już na motocyklu nie będę jeździł ze względu chociażby na to, że córka, a druga sytuacja jest taka, że ja już nie mam prawa jazdy na motor, mam tylko na kategorię B. Kiedyś miałem na koncie 10 punktów i pojechałem na imprezę do Dzień Dobry TVN. Podstawili mi Ferrari, zrobili 28 kamer w tym Ferrari na Szkocie, żeby tam mnie wszędzie ograć, pani redaktor wsiadła. Jeździłem po Warszawie tym Ferrari, trochę zasuwałem, trochę najeżdżałem na linię, trochę była zielona strzałka w prawo, zgasła, ja i tak skręciłem w prawo. I jeden z... rozmawiałem wtedy, pamiętam, z Marcinem Prokopem na ten temat, bo zawsze z tam, powiedzmy, z miliona, z iluś tam widzów znajdzie się jeden jakiś taki pojebany widz, który po prostu to od razu zgłasza na policję, jak ja jechałem. Serio? Tak. I przyjechałem na policję, dostałem 16 punktów, czyli miałem 10 plus 16, prosta matematyka. Tak, spróbuj, pani, proszę. Pani mówi, o kurde, ale pachnie, ładnie pachnie, jak jakieś japońskie. Zaraz spróbuję. Było tak, że po prostu przyjechałem na ten prawko i wtedy wyrobiłem już sobie tylko kategorię B. Zmocz usta.
Bo to jest mocne, bo to mocne są ale wiesz co, bardzo, dzisiaj. Bardzo, bardzo to... ja się tam na tym nie znam, bo ja jestem piwosz w ogóle. Okej. Okay. Odpowiedzialnie pijesz piwo. Piję piwo, bardzo lubię piwo, ale lubię piwo... dobre piwo i teraz nie wiem, może komuś podpadnę, ale ja na przykład lubię takie piwa czeskie. Lubię taki Złoty Bażant albo Bernard. I właściwie tylko obracam się, jeszcze jest taki Bernard bezlepkowy. I też mnie, to jest jedna taka historia, bo rozbawiło mnie, bo miałem kiedyś górali, którzy mi robili wiatę. Przyjechali tacy górale, zaraz pod granicą czeską mieszkają. Jak to tacy górale, ja mówię, słuchajcie, wy to pewnie tam macie dostęp do tych piw. Które tam są te najlepsze piwa? A taki góral mi odpowiada, a więc ja nie wiem, jakie tam są najlepsze piwa, ja piję Zubra. Generalnie jakby, bo ty lubisz samochody, nie? Tak ja bardzo lubię, uwielbiam. Tak, ja uwielbiam, ja uwielbiam, uwielbiam, mam piękny, stary samochód, mam, tylko nie plujcie, bo się nie da. Mam na przykład stare Porsche Carrera, takie z 90. To jest to białe, które się tam pojawiało na takie YouTube białe, też. Tak, z 96 roku, ostatnie chłodzone powietrzem i to było moje wielkie marzenie, ogromne marzenie, jak miałem 10 lat. Dostałem taką resorówkę i on miał czerwony środek i był cały biały. I ja właśnie taki model wyszukałem sobie i jest ich bardzo mało na cały świat w ogóle i to jest moje takie... Taka fanaberia, takie, taka fanaberia, uwielbiam to, tak, no, jakby totalnie cię rozumiem, bo ja wiem, co zrobię z pierwszymi pieniędzmi w moim życiu, które mi na to pozwolą, czyli mam wymarzoną 911 z 91 roku i jak będę czyli mógł, 9, to sobie ją kupię, tak. Czyli 964. Czyli 964, taka bardziej jeszcze ta, tak, to 9 model... Ona w kabriolecie jeździła w ogóle w Californication, tak, pojawiała tak, się tak, w mnóstwie filmów, seriali. Bad Boy, czy tam jakieś... No jest takie. To auto, jest przepiękne, jak ktoś mówi, że każda 911 wygląda tak samo, to jest dziwny. Pozdrawiamy Jeremy'ego Clarksona, który nie będzie miał zielonego pojęcia o tym, o czym mówimy, bo mówimy po polsku. Czym się pan tam z tym swoim angielskim face'em? Czyli jest generalnie motoryzacja... Trochę odeszły na bok motocykle. Motocykle tak, mam jeszcze tylko panonie po świętej pamięci tacie, kiedyś mój ojciec cały czas na imprezach... To jest piękna historia. Mój ojciec na imprezach rodzinnych cały czas tylko opowiadał jak mój dziadek miał miał panonie, no. Węgierski motor jest. Węgierski motocykl, 63 rok. Panonia to jest taki jak Etla, jak ETS, jak MZ-a, Java, ale to taki stary, 63 rok. I ojciec ciągle tylko o tej panoni gadał. I dla niego już mama tego już w ogóle nie mogła słuchać. Sąsiadki też nie mogły słuchać, natomiast mogli to słuchać sąsiedzi. Bo ta panonia miała taki wielki bak. Taki bak, zic taki, ta panonia cały czas jest u mnie tam w domu rodzinnym. Taki wielki bak, taki potwór, gaz było na dwa. Jechał tam ze 120-140 na tamte czasy. To milicja cię nie mogła dogonić. I ojciec, jak mój dziadek, ojciec mojego taty, szedł do pracy, to motocykl był, ta panonia była w piwnicy. I było kilka schodków, że ta panonia musiała wyjechać po tych schodach, więc mój tata odpalał tą panonię. Po tych 6 schodach wyjeżdżał na górę, brał koleżankę, bo właśnie chodzi o ten bak, bo cały czas jak ojciec wypił, jak już była impreza, to opowiadał, że bardzo dobry, ten bak był jak bardzo wygodny fotel. On był po prostu jak kanapa. I wtedy jak właśnie jechał z koleżanką przejechać się bez prawa jazdy wtedy gdzieś tam na przykład do lasu, to mówi, że ale to zawsze było pod koniec imprezy i to wtedy Jadzia, czyli moja mama, mówi: Janusz, skończysz, bo tą imprezę już gadasz 55 raz, jak nie 555 raz. I ojciec zawsze wtedy tam taki hop. Jak ja ją posadził na tym baku, ona mi tam usiadła, ten motor taki stabilny. Janusz, kończysz, dobra, no już był koniec imprezy. No i tak pomyślałem, że zrobię ojcu prezent na urodziny. I przyjechała panonia z Mazur. Żukiem, słuchajcie, przyjechali takie hopy z Mazur, jak to się śpiewa, te hopy do mnie, ale panie, to w ogóle nie zapłacone, tata pojechał, ojca nie było 40 minut na tym motorze. Tak jak wyszedł w dresie, normalnie kolana pięknie wyciągnięte z telewizora, wychodzi przed chałupę, król, królewicz w ogóle, Jadzia na tym,
na balkonie mówi, gdzie on jedzie, on się zabije na tym motorze, a ci panowie, to jest nieuregulowany ten motor, co wy, panie, najpierw kasa, a on ten, pojechał, kurde, ojciec pojechał, takie wspomnienia w nim się obudziły. I wydaje mi się, że sprawiłem mnóstwo przyjemności tym motocyklem. No to brzmi logicznie. Że jak zobaczył swoje takie lata młodości, gdzie taki motocykl dziadek miał, no to jak zobaczył tą Pannonię, no właściwie te motocykle są, no to na pewno to na nim zrobiło ogromne wrażenie, bo że jest dobrze. Ale to jest chyba tak, jakbyś trochę komuś przywrócił w ogóle lata młodości nagle, no. Nie? Zamknięte gdzieś tam w szopie przez x lat. Ale dobra, bo powoli jakby chcę zmierzać też z tą rozmową w kierunku tego, co będziesz pił zaraz. A co to jest? To jest twój koktajl. To jest koktajl, który po pierwsze jest zrobiony przy pomocy rumu, ale takiego niecodziennego. A to jest rumu. Takie coś, co się tak... To sobie możesz zjeść. To jest chips z banana. Ostatnio z żoną sobie przykleiliśmy takie coś na oczy. A, okej. Po kąpieli. Ja to... też sobie przykleiłem. I chodziliśmy z czymś takim. Boję się, że to może nie zadziałać na twoje nie, oczy. Nie, to nie było to, że to tak robi takie zmarszczki? Nie, a to, co sobie przyklejaliście na oczy, to chyba było kombu. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to są takie, można to kupić i ostatnio właśnie z Eweliną przyklejaliśmy sobie takie. Jestem prawie pewny, że glony sobie przyklejaliście, ale nie, jakby też nie dam się za to pociąć. A, to są takie, wiecie, jak to się na Śląsku gada? Ciulstwa. Same ciulstwa. Kurwa. Same ciulstwa. To dobra, generalnie w drinie nie masz samych ciulstw. No to już, to nie, alkohol zawsze był klasa. Masz taki blendzik rumowy, w sensie... Ja trochę rozmawiając z tobą o Tatrach, rozmawiając z tobą o motoryzacji, dobra. Zaraz jeszcze w ogóle chcę zahaczyć jeden temat, to wyszło mi, że ty masz taką trochę swoją recepturę na szczęście. Bo znaczy, jesteś... staram się, wiesz, no ja się staram, ja już mam 41 lat, już tam trochę się nagraliśmy, chcemy jeszcze więcej od życia. Jako zespół i prywatnie, no i staramy się, no kurde. Czyli generalnie po 20 latach na scenie, z całym bagażem swoich doświadczeń, powiedziałbyś, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. Tak, na chwilę obecną, tak. Dzisiaj... I z białą karerą, z czerwonym Słuchaj, środkiem. Biała karera robi mi taką robotę, jak za komuny ktoś by dostał Prince Polo. I to nie w locie. I to ten, tak. Albo pomarańczka. To jest generalnie tak, że tak jak ty masz tą swoją recepturę na szczęście, to trochę tu wspomnimy o Tagu, w sensie tym naszym barze i o Maćku, który jest tutaj panem prezesem tego baru. On stworzył swoją recepturę na mieszankę rumową. Mhm. I tak trochę mi się to skojarzyło, mając... Ale to jest mieszanka, to jest to? To jest sama mieszanka rumowa. A to jest mieszanka rumowa, tak? To jest sama mieszanka rumowa, a to jest koktajl, który ci przygotowałem i tym koktajlem sobie płynnie przejdziemy do kolejnego tematu, bo... Dobra, trochę się teraz odwołamy do twojej twórczości, bo generalnie jak piszesz teksty, czy w Tatrach, czy jak to było tam, zostawiając na pasmo na kacu, gdziekolwiek, to generalnie piszesz o miłości, nie? Właściwie chyba każda piosenka jest gdzieś ma jakieś o takie jakieś, o jakiejś miłości albo o czymś jakichś takich przeżyciach, no ale to rzeczywiście gdzieś tam ten element, ten pierwiastek miłości gdzieś się pojawia, no. Z punktu widzenia mojego i to teraz też spróbuję do was trafić, że przecież ja nie potrzebuję grać na skrzypcach jak jakiś tam super grajek, tylko tak naprawdę wszystko, co ja robię, obraca się wokół moich takich myśli, grasz przelania na papier, gram na emocjach, przedstawiam najprostszą formę piosenki i do tego łapię najprostsze akordy. Więc, ale barę łapię, takie barę, takie z podpórką. Zresztą kiedyś na Wieśle grałem całkiem nieźle i jak dowiedzieli się w Katowicach, że ja byłem z tych szybkich gitarzystów, bo uczyłem się na kasetach VHS gry z Janem Polakiem, uczyłem się z Grzegorzem Skawińskim, kupowałem sobie, Grzegorz Skawiński miał swoje szkoły bluesowe takie, gdzie wymiatał, normalnie na kasecie wideo. Właśnie się zastanawiałem, jak się ludzie uczyli grać to ja, to ja właśnie YouTube'em. Przewijałem i pamiętam, że ojciec się maksymalnie wkurzył, bo kiedyś to wideo było takie trochę deficytowe i ja to wideo zepsułem, bo tam cały czas tak, jak tam ta szpula musi tą taśmę tam a ja tylko robiłem przewin do przodu, przewin jak na kasecie, nie? Jak się uczyłem solówki Metaliki,
To też było na tych ciągadełkach, no bo kiedyś na kasecie się wszystko robiło. Jakby wracając trochę do tego, co ci chciałem powiedzieć o koktajlach, to tak jak masz te takie super klasyki, w sensie jakiś Sex on the Beach, jakieś pina colady, no właśnie, jakieś no martini takie, no. I tak dalej, nie? Właśnie te proste akordy. Przeważnie gdzieś jak jesteśmy w ciepłych krajach, to tak. Takie się pije. No. To możesz zrobić prosto akord w super nieoczywisty sposób. I jakby zupełnie nie wiem, skąd mi się to skojarzenie dzisiaj wzięło, ale będę to zwalał na naszą rozmowę. To właśnie taka nieoczywista pina colada dla ciebie powstała, której... To jest to, tak? Tak, to jest to. Spróbowałeś już? No spróbowałem, wiesz co... Pamiętaj, jak się umawialiśmy na początku. Tak, ale wiesz co, to jest... To jest słodziutkie, to jest takie... dobre, to jest dobre. To bo jest się tak umawialiśmy. Nie wiem, tak się umawialiśmy, ale nie wiem, jak to wam opisać, bo... Jak na przykład wszyscy lubią mojito, nie? O właśnie, to jest prosty akord. Jak wszyscy lubią mojito na Ibizie, albo w Egipcie, w hotelu dwugwiazdkowym, nieważne. All inclusive. To jest takie, bym porównał, że spokojnie tego 3 wyrąbiecie, 4. Ja mówię na przykład do dziewczyn teraz, bo dziewczyny są takie wymagające, one tam nie walną tak lufy. Wspominasz o barze i dziewczynach i to występuje w jednym zdaniu. To ja muszę wspomnieć o historii, którą znam jakby z twojego studenckiego którą znam, życia. Ale o tej historii nikt nie wie. I teraz takiej historii jest 6833. Ja nie wiem, skąd ja wiem, że ona się wydarzyła. Być może mam swoje źródła, ale to prawda, że wlazłeś kiedyś do baru i tam pani zostawiła innego pana, z którym przyszła, bo wymieniliście spojrzenia? Tak, ale to było przy piosence Jest już ciemno, to były totalne początki, to było na studiach, są dwie knajpy na Krasińskiego w Katowicach, gdzie jest Politechnika Śląska, tam jest, ja kończyłem inżynierię materiałową, metalurgia, transport, zarządzanie inżynierią, produkcji, wszystko jest w jednym miejscu, a obok jest w ogóle Akademia Muzyczna. Ja byłem w knajpie Credence, a że razem z kolegą Michał Jagiełła, pozdrawiam go bardzo serdecznie, bo super kumpel. To my wtedy byliśmy jak taki młody kurczak, czyli mieliśmy w sobie strasznie dużo takiej... Pokłady energii. Ale takiej głupkowatości, takie pokłady... Ja miałem mnóstwo kumpli... Że ja na to mówię pierwszy rok studiów. Właśnie, coś takiego, bo ja już widzę, że my mamy jakąś tam nić porozumienia. Świetne hasło. My na to mówimy, ja też na to mówię. Nazwijmy to, że mówimy na to pierwszy rok studiów. I wtedy... To jest trochę tak, bo ja miałem mnóstwo takich kumpli, którzy na przykład pili browary, siedzieli, pili browary i gadali, a myśmy byli koguty, czyli nas w ogóle kurwa nie interesowało gadanie, tylko nas interesowało kurwa wszystko wokół, co się działo tutaj ten. Myśmy cokolwiek na przykład, innego od cokolwiek, gadania. Cokolwiek innego od gadania. I dla nas w ogóle gadanie to było kurwa strata czasu po prostu. To nie o to w ogóle chodzi, nie? Jak się z młodym. Tylko o to chodzi, żeby marzyć, żeby po prostu sobie tą wyobraźnię poszerzać. No i rzeczywiście, jak pisałem, pamiętam piosenkę Jezus... Bardzo pięknie mówisz o podrywaniu jako o poszerzaniu wyobraźni. Tam kurwa, to podrywanie tam kurwa, nudy. Nie no, ja to jakby nie chcę tego nazywać bardziej dosłownie. Nudy kurwa, tam podrywanie. Ja pisałem, znaczy gdzieś właśnie też była serwetka, gdzieś sobie właśnie notowałem, mówię, kurczę, a w myślach strasznie mi się ktoś tam wtedy tak podobał, no, tylko że ona była z chłopakiem i było, ja sobie tak myślę, a teraz chodź tu do mnie, ale nie, to teraz to nie, ale a w myślach chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie, wow. Przy mnie, i to sobie zapisałem te słowa, ja przychodzę i mówię, weź się go kurwa pozbądź, tego gościa, a ona tak... Spojrzała na mnie i tylko, dobra. Jezus. Pierwszy rok studiów. To się nazywa pierwszy rok tak, studiów. Tak, i hashtag pierwszy rok studiów i tym sobie chyba płynnie przejdziemy. Ale do oni pamiętam, że wtedy wyszli i ona wróciła za jakieś 15 minut. Udało się. Wściekłe psy, ile tam chcesz tego tabasku? 16 kropek. Kurde. Jezus. A to dobra, to był żart, nie, żadna dziewczyna 16 kropek, nie tam. Maksymalnie 3,5. A maksymalnie 16 wściekłych psów porywał do 3,5. A maksymalnie 16, tak, 1, 2, góra 9. I w tym ujęciu wszyscy się spodziewają, że rozpoczyna się nasza gra w barze w grę.
bo dopiero później wam powiemy, jaka to jest fajne, gra. To fajne, to fajne. Tak, ale ja prankowałem, to nie będzie to. Tak, bo teraz pranki takie ogólnie. Tak, teraz modne jest nawet, Hubert Urbański robi w milionerach. Taki challenge ogólnie. I ja chciałem powiedzieć, że konkurs będzie. Będzie konkurs na oczywiście nazwę koktajlu Piotra. Piotrze, czy masz jakieś sugestie odnośnie nazwy? Nazwy? Może być na przykład Filuś. Ojeju, słodziutko. I Piotr w nagrodę za propozycję dostaje swój koktajl na wynos. Dziękuję bardzo. Bo może. Wow. Do wygrania w konkursie jest sześć takich butelek, ale trzeba się bardzo postarać, Picasso, żeby je wygrać. Nie ja malowałem, ale jakbym malował, to byłoby gorzej. Dziękuję bardzo. Ależ proszę uprzejmie, cała przyjemność po stronie mojej oraz taga. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Weźcie sobie tam, zasubskrybujcie, to będziecie częściej oglądali takie fajne wideo na YouTubie. Tymczasem elo i pamiętajcie o tym, że w następnym odcinku będzie nasza gra. A my idziemy robić grę. Elo. Elowina.